Bardzo cieszę się, że mogę nagrać moją pierwszą płytę monograficzną z utworami solowymi i kameralnymi. Są to kompozycje instrumentalne o bardzo różnej obsadzie, od jednego do czterech instrumentów. Chciałabym, żeby ta płyta trafiła dla każdego, kto poszukuje ciekawych brzmień, kto chciałby posłuchać utworów, które zestawiają inspirację tradycją, ale też poszukiwania brzmień nowoczesnych. Nieprzypadkowo są to takie instrumenty jak altówka, puzon, fortepian czy klarnet, te, których brzmienia mnie bardzo inspirują w mojej twórczości, które się pojawiają w wielu kompozycjach od solowych po orkiestrowe. Cenię sobie taki indywidualny, bezpośredni kontakt podczas prób, podczas różnych spotkań z artystami. Ta współpraca, relacja z artystą jest dla mnie bardzo inspirująca i właśnie utwory, gdzie mamy jeden, dwa, trzy czy cztery instrumenty, pozwalają na taką bardzo szczegółową pracę i zbudowanie głębokich relacji pomiędzy artystą a kompozytorem. Jest troszeczkę folku, jest troszeczkę takiej ciemniejszej strony, bardziej mrocznej, jest czasami wesoły, czasami rzeczywiście melancholijny. Atutem tej sonaty jest przede wszystkim taka intymność emocji. Jest to dla wykonawcy wielkie wyzwanie, ponieważ zdecydowanie łatwiej jest zakrzyczeć słuchacza wolumenem dźwięku i błyskotliwą techniką, natomiast zdecydowanie trudniej jest przekazać intymne emocje, takie bardzo, bardzo prywatne, bardzo delikatne. Rzadko się zdarza, żeby ktoś powtarzał swoje utwory. Wszyscy jednak nagrywają swoje utwory tylko raz. I to jest teraz albo nigdy i stąd do wieczności przechodzi się z takim nagraniem. Wydaje mi się, że jedną rzeczą, która tu jest spełniona, to są wykonawcy, którym się podoba ta muzyka, co jest niebagatelne. Jest to bardzo piękny utwór, przeznaczony na klarnet i fortepian. Bardzo nam się podobał. Kompozytorka postawiła przed nami wiele wyzwań. Między innymi jednym z nich było śpiew. Musieliśmy śpiewać i grać jednocześnie, co nie jest dla nas typowym zabiegiem, ale bardzo nam się to podobało. Było to dla nas bardzo dobre wyzwanie. Pozwala nam wejść głębiej w strukturę tego utworu. Pozwala nam to grać całym sobą. Pozwala nam się wcielić w to, jakby w grę aktorską na scenie. I właściwie Ewa dużo dla nas skomponowała na różne składy, ponieważ graliśmy i w trio z wiolonczelą utwór Ewy, graliśmy też w kwartecie flet, klarnet, obój, fortepian. Prawie dekadę obcujemy jako wykonawcy z muzyką Ewy.